się dzieje? Co tu się dzieje? Właśnie rozmawiałam z przyjaciółką, na czym mam mężczyzn. I co? Wnioski są takie, że trzeba się po prostu... Dobra. Tu jest mikrofon, jest włączony. O Boże, no nie! Powtórzę, jakby ktoś nie słyszał, dobrze bawić. Nie. Ogólnie życiem się trzeba dobrze bawić, tak naprawdę. Enjoyować. Czasami trzeba trochę z niego żartować, bo inaczej można zwariować. Odpowiadasz za wizję czy za fonię? Za jedną i jeszcze mało tego robimy. Daj ci pomogę. Jeszcze robi zdjęcia, a potem to wszystko montuję. Także... A nie, ty jak do mnie przyznać, to było 7 osób. 7 osób w jednym, po prostu. Te modele. No tak robią. A nie, jeszcze zmieniałam buty w samochodzie przecież. Bo co, jeździsz w innych? No pewnie, w płaskich jeszcze, po prostu wygodnie muszę mieć, tak? Co, ja mam ładnie wyglądasz w ogóle. O, dziękujemy. Wreszcie. Masz złotego tego? Kogo? A no? To ci powiem. Złoty to w ogóle mój kolor. No? Myślałem, że czekoladowy. A tu też. Poczytaj książeczki? Tak, właśnie, będzie. Obie przeczytałem, żeby nie było, naprawdę. Szybko poszło, nie? Tak, szybko poszło. Dużo pytań mi powstało w związku z tym. Nie. Pewne rozbieżności są, więc wszystko zapytam. Rozbieżności, kurde. Jedną rozbieżność zauważyłem. Zmieniło się? Tak? O tobie w sensie. Aha, że dobrze czy źle, bo teraz nie wiem. Na dobrze. A, no to dobrze, no to najważniejsze. Kawka, herbatka? Wiesz co, seteczka? Tak, może zróbmy herbatkę, może, bo ja jestem po czterech kawach, więc przesadzamy. Mogę sobie się do czegoś przyznać? Dajesz, śmiało. Nie obejrzałam ani jednego odcinka. Herbatę czy kawę chciałaś? Mam kubek dla ciebie! Pewnie będziesz go kojarzyła z programu! Kto go dostał? Ale teraz... na pewno swój obejrzę. Nie, no spokojnie, ale... Nie, wiesz dlaczego? Bo ogólnie było to założenia, że jakbym obejrzała, to bym się jakoś nastawiała i tak dalej. A tak, się nie nastawiam. No. To tak, gdzieś tu zaczepię, dobrze? Czyli wiesz, tak, czyli muszę ci powiedzieć, że każdy wywiad zawsze zaczął od tego, że się rozbieramy i pokazujemy. A, no nie, to. A to ci powiem, to słyszałam. To jest nowa formuła, słyszałam. Bo na pewno to już nie. Bo się nie klika i stwierdziłem, że będę teraz... No wiesz, w moim przypadku to ci powiem, jest tylko jeden powód, dla którego mogłam to zrobić. Że rozebracie? Aha. Playboy albo facet? A to dla niego wiadomo, że tak, no jak dla faceta, no bez przesady. Playboy. Nie, w żadnym wypadku, po co mi Playboy? Jakby mi zapłacili taką kasę, co potrzebuję na tą szkołę, podaj, proszę bardzo. To jaki jest powód, żebyś się rozebrał? No właśnie taki. A, czyli ten, żeby ci zapłacili, żeby na tą szkołę, tak, tylko taki. Niech się spieszą, bo już niedługo taka nie będę fajna.
właśnie, ty byłaś w Playboy? Byłam. W ogóle miałam, słuchaj, to była jedna w ogóle z takich sesji, że miałam afro w ogóle, to było 10 lat temu, nie, czekaj, 2004, no to będzie 12 lat temu. I co, dobrze? Jaką chcesz, zielono-jaśminową, no, czy zwykłą? Jeju, czy, takie zdrowe. Czy dotyk motyla, czy różowe gaje? Dotyk motyla. Dotyk motyla. Mam, naprawdę mam. Mam coś dla ciebie, żebyś był miły. Od mojego serdecznego i również przyszłego twojego przyjaciela. To jest przekupstwo. Niech ja spojrzę, co tu jest. No jest 400 euro. Tu jest 400. Żebyś tylko wpadł na chwilę. Udział w programie jest droższy, umawialiśmy no, się, tak? No tylko tyle miałam. Amen, ale. Wiesz, oni w euro płacą, ale. Tam za granicą. Amen, ale no to jeżeli jest to tylko tyle, to... 5 minut będę mieć chociaż. To będzie 5 minut, tak. To jest 5-minutówka wtedy. Widzisz? Upewnij się. Jest 13. Nie ma, bo ja chyba na niedzielę na 14. A co ty masz, Skyscanner? Nie. Nie, lot otworzyłem jak biały człowiek. Przepraszam! Przepraszam! A wiesz, że kiedyś walnąłem taki tekst? Kochany, nieraz przy mnie ktoś walnął ten tekst. Siedzę w agencji na spotkaniu i siedzi piękność taka jak ty i mówię, dobra, idźmy jak po kolei, jak byli ludzie. A jeszcze pizda jestem, bo nie umiem powiedzieć przepraszam. Nie przemój się, bo siedzę, ja to jest jestem jeszcze taka, że czasami mówię, weźmy, zjedzmy przy stole, jak biali ludzie. Czasami mi tak siadam, mówię. A wszyscy... Dobra, celebruj z nami otwarcie naszego salonu. VIP room Łubasiński Kowalski. Twój private hairdryer. Jeszcze nowością pachnie. No kochana, on ma przejechane 2000 km w kostce. Ten samochód, a nie rogalik. Proszę kluczyki od Mercedesa. Nie muszę tego tak podkreślać. Nie, ja nie. Bez gwiazdy nie ma jazdy. Jezu, jaka ty jesteś ładna, kurde. Co nie? Ludzie muszą cię nienawidzić. Dużo ich jest. Myślisz? No. Myślę, że sporo osób. No. No ale nie wiem, tak poważnie zaczynać. Przed chwilą było tak miło. Tak, to jak się wygląda program. Ale ty później, rozumiem, zmieniasz to, tak? Żeby było tak bardziej naturalnie. Centralnie. Bez tego wijania bawełny. Patrzę tu na ciebie. No. Wszystko ładne, dobrze? Wszystko ładne, wszystko super. No, tak. Milion baksów. Nawet bym powiedziała milion 200. Wiesz, co jest najgorsze? Że w tym kraju nie można być dumnym ze swojego pochodzenia, tylko trzeba być wiecznie niezadowolonym. A co ma to do miliona 200 baksów? No właśnie to. Że trzeba ukrywać. Trzeba cały czas ukrywać to, co może w sobie akceptujemy. Inaczej mówiąc, to, co osiągnęliśmy. No, czy nie? Być może. Może dlatego, że nie mówimy o tym wprost. Nie, no bo ogólnie najlepiej by było, jakby było bardzo, bardzo źle. Wtedy każdy obywatel czuje się świetnie. Natomiast ja czuję się wtedy, kiedy wszystkim się dobrze wiedzie. Bo jak się jednym dobrze wiedzie, to oni napędzają gospodarkę jeszcze bardziej. Są kolejne zlecenia na coś innego i tak dalej, i tak dalej. Ale... No, a jednocześnie tobie się dobrze wiedzie. No.